Lille Pet Shop News. Pierwszy nowy reporter to Amanda. Cześć. A drugi reporter to Kombi. Cześć wszystkim. Witamy wszystkich w nowym odcinku Little Pet Shop News. Przepraszamy bardzo, ale Dixie, pani to, niestety rozchorowała się. Musiałam ją właśnie zastąpić. W następnym odcinku LTS News już się pojawi. Tak, ma tylko powiększony katar. No właśnie. Tak. W dzisiejszym odcinku LTS News będą nowe informacje dotyczące świata Little Pet Shop, wywiady oraz wiadomości z ostatnich chwili. Tak, zawsze na spodziankę. Na najlepszą, końcową część naszych wiadomości, najnowsze wiadomości o Little Punches. Tak, o tym wspaniałym zespole, którego jestem fanką. No właśnie. Teraz, jak zwykle na początek, reklama nowego produktu Little Pet Shop. Dzisiaj nowym produktem będzie sok cytrynowy Lemonade. Lemonade jest zrobiony z cytryny oraz dużej ilości cukru dla uzyskania pysznej, słodkiej cytryny. Dzisiaj zaprezentuje go jego stworzycielka Beetlejuice. Oto jego reklama. Lemonade. Mam na imię Beetlejuice. Jestem producentką nowego soku Little Pet Shop Lemonade. Ten sok jest zrobiony z cytryny oraz dużej ilości cukru. Jest nie tylko przepyszny, i każdy pet shop chce go pić, ale rów skutecznie gasi pragnienie. Więc jeśli chcesz ugasić pożar pragnienia w swoim gardle, kup nasz nowy sok Lemonade. A poczujesz, że w twoim gardle nie ma już ognisk pragnienia. Kup tylko nasz sok, a poczujesz różnicę, bo nasz sok naprawdę działa na pragnienie i jest pyszniutki. Lemonade. No tak, bardzo pyszna jest ta lemoniada. Próbowałam jej i jak ją spróbowałam, myślałam, że nie powstrzymam się od jej picia. Po prostu jest super słodka, pyszna, a do tego bardzo cytrynowa, ponieważ jest sobie nas całe cytryny. Wyciskamy z niej najwięcej witamin, ponieważ robią ją z całej cytryny, nie z tylko jakiejś tam połowy czy ćwiartki. Tak, bo jeśli robi się picie z czegoś całego, to wtedy jest lepsze. No właśnie, oto cała tajemnica tego soku. Możecie go kupować już w każdym supermarkecie i przez Pet Shop. Ale najwięcej go znacie w Eltaslandzie, więc jeśli chcecie spróbować, możecie przyjechać do naszego miasta. W naszym mieście jest go dużo. Teraz wywiad z Ashley Tisdale, która odwiedziła Eltasland na tydzień czasu. Teraz zobaczymy wywiad, który przeprowadzi wasz ulubiony pies Miętus. Miętus, jesteś tu z nami? Tak, jestem tutaj. I jestem tutaj dzisiaj z gwiazdą The Special Ashley Tisdale. Ashley przyjechała tutaj do naszego studia i specjalnie po to, żebym mógł przeprowadzić z nią wywiad. Cześć Ashley. Cześć. Jak tam u ciebie? Dobrze, właśnie tutaj przyjechałam, żeby zobaczyć, jak jest tutaj u was. Podoba ci się w tym mieście? No tak, tak. Zamierzasz tutaj zrobić koncert? Tak, planuję zrobić ten koncert wraz z zespołem Little Punches. Zostałam ich w ich nowej piosence Biegnij, biegnij.
Jest bardzo fajna i mogę i będę śpiewać ten kawałek tej piosenki, ale niestety nie będę śpiewać tego dużo, ale będzie następna piosenka, do niej zaśpiewam z Violet Beauregard. Rozumiem. Tak, co Ci się najbardziej podoba w mieście LPS Land? No, bardzo mi się podoba, że jest tu tyle miłych zwierzaków, jest dobre jedzenie, no i się cieszę, że jestem pokazywana w telewizji. Rozumiem, dobrze, też się bardzo z tego cieszę. A jaki pet shop najbardziej przypadł do gustu? To znaczy, czy jakiego najbardziej lubisz? Ciebie lubię najbardziej. O, fajnie. No cóż, nie wiedziałem. No cóż. Zamierzasz oglądać następne odcinki naszego LPS News? Tak, zamierzam oglądać te odcinki jak najczęściej. Zwłaszcza będziemy oglądać pod koniec tej wiadomości o Flipanżów, lubię ten zespół. Mam nadzieję, że kiedyś ja będę mogła zapłacić te informacje. Tak, tak, na pewno. Będziesz mogła na pewno kiedyś, ale nie wiem kiedy. Ja się tym nie zajmuję, ja tylko prowadzę wywiady. Rozumiem, fajny jesteś. Tak, wiem. no tak. A jak długo zamierzasz zostać w LPS Landzie? No, jak najdłużej. Zależy, kiedy przyjadą po mnie moi menedżerowie. Aha, rozumiem. A mogłabyś kiedyś zostać na zawsze w LPS Landzie? No, chyba tak nie będzie, ale zostanę jak najdłużej się da. Rozumiem, dziękuję za wywiad. To był wywiad Zawsze Tuesday. Gwiazdą popu i innej muzyki Little Pet Shop zapowiedział komentus. Tak, dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo, Miętus, za przeprowadzenie wywiadu. Teraz, jak zwykle, wiadomość o niezbyt dobrym zachowaniu Little Pet Shop. Następny Pet Shop niestety źle się zachował. Porwał Pet Shopa i zrobił z nim coś strasznego. A co? Zobaczycie w tym filmiku. Oto i on został nakręcony wczoraj przez producentkę soku LPS Lemonade Beetlejuice. Dziękujemy za przyniesienie nam tego filmu, wideo. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Teraz obejrzmy film. No właśnie, obejrzmy go, tylko się nie wystraszcie. Potem widzimy go, sprawcy już tylko przewróconego z tej odległości. Niestety, dalej nie wiemy, kto to zrobił. Cóż, w mieście LPS Land i na śmiecie pet shopów dzieje się wiele strasznych rzeczy. Tak, teraz wiadomości z ostatniej chwili, które zapowie nam jak zwykle nasza Koka. Koka, zapowiedź wiadomość. Witajcie w dzisiejszej super wiadomości z najlepszej i z najlepszej chwili. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że powstał nowy sklep meblowy LPS Meblodania. Oto najlepszy produkt tego sklepu. Kanapa 50 pozycjowa. Można na niej ułożyć 50 pozycji i zmieści się na niej, jak się upchnie, nawet 5 pet shopu. Polecam bardzo te kanapy. Wejdźcie do sklepu LPS Meblodania i znajdziecie tam te kanapy. Jest ich naprawdę dużo, więc polecam bardzo. No, dzisiaj nie było za długo tej wiadomości, ale mam. Teraz na koniec wiadomości o zespole Little Punches. Tak. Niedługo Little Punches wyjedzie do Kieszonkaville. Zapraszamy bardzo do Kieszonkaville, czyli do miasteczka Niki LPS. Kieszonkaville, mieszkają tam to Pin My Pocket. Zapraszamy na koncert. Ten właśnie koncert będzie również filmowany na blogu, więc serdecznie zapraszam. To była dzisiejsza wiadomość o Little Punches. Na dzisiaj było już wszystko. Dziękujemy za obejrzenie.
LTS News. Do widzenia i do następnego odcinka.